Podstawowymi objawami bezsenności, może inaczej. Tak naprawdę bezsenność, czyli deficyt snu, ma swoje takie cztery bardzo charakterystyczne postacie, które chciałbym Państwu pokazać, jednocześnie podpierając się danymi epidemiologicznymi. Zresztą być może sporo z nas doznawało tego na własnej skórze, ale tak naprawdę najczęściej bezsenność polega na trudnościach w zaśnięciu. Jak widać, 70% Polaków ma właśnie tą postać bezsenności. Na drugim miejscu mamy sen przerywany, czyli częste budzenie się w nocy, sen przerywany zwykle co półtora godziny, czasem częściej. Następnie mamy wczesne budzenie się z niemożnością zaśnięcia oraz zła jakość snu, czy bywa to też nazywane snem nieregenerującym. No, to, co jeszcze również można dodać, to jest zmęczenie poranne, zmęczenie w ciągu dnia, przy czym raczej to należy traktować już jako konsekwencje źle przespanej nocy. To są takie kliniczne postacie bezsenności, kliniczne powikłania bezsenności, ale tu mówię, mamy tutaj na tym slajdzie rozbite to na charakterystykę i to jeszcze w porównaniu z tymi czterema krajami zachodnioeuropejskimi, w którym podobne badania robione. I jak widać, tak naprawdę znowu Polacy dominują w każdej z tych kategorii. No, to pewnie nie zaskakuje, co zresztą chciałem pokazać na kolejnym obrazku, dlatego że, jak widzimy, Polska na tle czterech krajów zachodnioeuropejskich jest takim krajem, w którym dominuje bezsenność, powiedziałbym, taka wieloobjawowa. Innymi słowy, to należy rozumieć w ten sposób, że tylko 23% Polaków, którzy mają kłopoty ze snem, ma jedną konkretną postać bezsenności. Albo mają problemy z zaśnięciem, albo sen przerywany, albo wczesne budzenie się. Najczęściej, natomiast większość, ponad połowa Polaków ma właściwie wszystko naraz. Czyli jeśli przychodzi pacjent w Polsce do lekarza, to ma problemy z zaśnięciem, a także przerywa ten sen, a budzi się rano, to już dalej zasnąć nie może. Jak widzimy, bardzo wyraźnie różnimy się na tle krajów zachodnioeuropejskich. Drugi bardzo wyraźny, czyli pamiętamy, że Polacy śpią, mają ten problem bezsenności w Polsce, jest jakby najbardziej powikłany, jest to najbardziej taka wielopostaciowa bezsenność. Oraz drugi bardzo typowa dla Polaków cecha, mianowicie prawie 60% Polaków ocenia swoją bezsenność jako ciężką, przy zaledwie 6% mówiących jako łagodną i widać wyraźnie różnice na tle krajów zachodnioeuropejskich. Jaki z tego wynika wniosek? No wniosek jest jeden, jeśli sobie połączymy te dane, to wynika z tego, że najprawdopodobniej Polacy po prostu, może nie byłbym daleki od stwierdzenia, że chorują najciężej, to są dane obiektywne, natomiast dlaczego tak się dzieje? I przypuszczam, że dlatego, że po prostu Polacy o swój sen nie dbają. To jest tak, że na początku bardzo długo tą bezsenność, czy problemy ze snem lekceważą, nie zgłaszają się do lekarzy, nie leczą tego, a jak już się zgłoszą, to mamy właśnie to, co mamy, czyli ciężką postać bezsenności, taką właśnie wikłaną licznymi objawami. Także z tego w zasadzie już z tych tutaj wyników wynika jeden taki, no można powiedzieć, apel społeczny, który ja zwykle kieruję zarówno do pacjentów, jak i do lekarzy, że należy z tym problemem zacząć się bardzo wyraźnie mierzyć, bo jest nadzieja, że jeśli zaczniemy tych pacjentów wcześnie znajdować, dobrze diagnozować i leczyć, to być może ci pacjenci będą mniej cierpieli. Może tej bezsenności nie będzie mniej, ale nie będzie ona aż tak ciężka, jak to jest do tej pory. W każdym razie, no, w świetle tych badań, które pokazałem, można powiedzieć z całą pewnością, że Polacy są jednym z najgorzej w Europie śpiących narodów. To jest niestety dość przykre. Natomiast co się generalnie dzieje, co pacjenci z bezsennością robią i to jest też niezwykle interesujący wynik, mianowicie okazało się, że wśród pacjentów z bezsennością zaledwie 30% się decyduje na wizytę u lekarza. Pozostałe 70% nie robi nic, to znaczy 30% nie robi zupełnie nic, pozostałe 30% albo leczy się samo, w tym bardzo często alkoholem lub jakimiś różnymi ziółkami lub lekami podbieranymi od babci, od matki. No nie muszę dodawać, że żadna z tych metod nie prowadzi do pełnego i skutecznego wyleczenia. Natomiast dlaczego leczenie bezsenności jest ważne? Dlatego, że to, o czym się mówi od niedawna, to, że bezsenność jest na tyle poważną dolegliwością, że potrafi ona bardzo negatywnie odbić się na całej naszej kondycji, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Czyli konsekwencje bezsenności to nie jest tylko to, że jesteśmy zmęczeni albo, nie wiem, gorzej funkcjonujemy w pracy, ale tak naprawdę częściej, więcej chorować, a nawet szybciej umierać. Chciałbym teraz pokazać kilka prac, już niestety nie polskich, bo takie prace w Polsce nie powstały, dotyczące kosztów czy konsekwencji bezsenności. Może na początek slajd bardziej dla księgowych, znaczy, ponieważ koszty generalnie chorób, mówi się o kosztach bezpośrednich, czyli czysto finansowych, oraz kosztach zdrowotnych, więc może na początek, jak mówię, slajd bardziej dla księgowego, ale powstały dwie takie prace, które oszacowały. I tak we Francji w 1995 roku oszacowano, że bezsenność kosztowała ten kraj ponad 2 miliardy dolarów.
jeśli chodzi o ceny, pieniądze wydane na leki, na wizyty u lekarzy czy u różnych innych specjalistów związanych z leczeniem. W podobnym roku w Stanach Zjednoczonych te koszty już szacowano na 70 do 90 miliardów dolarów wydawanych rocznie. Ta suma jest dużo większa, no, nie tylko dlatego, że Ameryka jest większym krajem, ale też dlatego, że to nieco inny sposób liczenia przyjęto. Liczono również koszty w postaci nie wiem, wypadków czy zgonów spowodowanych wypadkami w pracy czy wypadkami komunikacyjnymi. Ale jak widać, to są koszty ogromne, także przekładalne już na pewne wyraźne zmiany społeczne. Natomiast oczywiście z punktu widzenia lekarskiego bardziej nas interesują koszty zdrowotne, czyli co się dzieje z nami wtedy, kiedy nie śpimy. I tutaj też, jak mówię, w ciągu ostatnich kilku lat powstały takie prace, które pokazują, że pacjenci z bezsennością dużo gorzej żyją i dużo gorzej się czują. Także, żeby podeprzeć te moje tezy wynikami konkretnych prac naukowych, badań naukowych, chciałem pokazać prace, no mówię głównie amerykańskie, niestety w Polsce takie prace jeszcze nie powstały, chociaż powstają. Tutaj mogę przy okazji tego tematu powiedzieć, że nawet u nas w klinice jest realizowany projekt wspólnie z kolegami kardiologami na temat współwystępowania bezsenności i różnych zaburzeń kardiologicznych, choćby nadciśnienia czy choroby wieńcowej, i te wskaźniki wyraźnie potwierdzają to, co za chwilę pokażę w tej pracy. Mianowicie widać, że pacjenci z poważną bezsennością dwu-, trzykrotnie częściej zgłaszają się do lekarzy niż pacjenci, którzy tej bezsenności nie mają. Od razu dodam, z powodu różnych chorób, nie samej bezsenności. Pacjenci z bezsennością, nieleczoną bezsennością, mają do 40 razy częściej rozpoznawane zaburzenia depresyjne. Chciałem to podeprzeć wynikiem oryginalnej pracy Changa sprzed kilku lat, która pokazała, że w trakcie trwania bezsenności, tutaj mamy wykres, dwa wykresy, kropkowane to są pacjenci cierpiący na bezsenność, linia ciągła to są pacjenci nie skarżący się na bezsenność, natomiast na osi Y mamy rozpoznawanie czy występowanie depresji. Bardzo wyraźnie widzimy, że po kilkunastu latach trwania bezsenności bardzo wyraźnie rośnie odsetek występowania depresji, to co pokazywałem, do 40 razy częściej depresja u pacjentów w grupie z bezsennością, czy mających problemy ze snem. Oczywiście znowu rodzi się to pytanie, o którym żeśmy już kilka razy tutaj się zastanawiali, co jest pierwotne, co jest wtórne, gdzie jest związek przyczynowo-skutkowy, czy to jest tak, że ta kilkunastoletnia bezsenność zwiększa występowanie depresji, czy też to jest tak, że ta kilkunastoletnia bezsenność jest objawem prognostycznym wystąpienia depresji w późniejszych latach. Sprawa jest nierozstrzygnięta. Myślę, że tutaj należy to rozpatrywać w obie strony, gdyż, tak jak już wspominałem, zarówno bezsenność jest objawem jednym z osiowych, z podstawowych objawów depresji, ale też, według mojej oceny, niewątpliwie u pacjentów z bezsennością depresją jest takim jednym z głównych, z podstawowych powikłań tejże dolegliwości. Niewątpliwie konsekwencją bezsenności może być nadużywanie alkoholu. Według badania Gallupa sprzed 10 lat prawie 30% Amerykanów leczy bezsenność alkoholem. To są ci, którzy, no jak rozumiem, nie chcą się zgłaszać do lekarza. W Polsce takich prac nie było, ale bałem, że ten odsetek mógł być większy, może nie tylko trochę większy, ale dużo większy. Jak widzimy, pacjenci z bezsennością dwukrotnie częściej trafiają do szpitali niż pacjenci bez bezsenności. Także generalnie można powiedzieć, że dwa razy więcej hospitalizacji w grupie pacjentów z bezsennością, około dwa razy częściej choroby psychosomatyczne oraz choroby związane z układem krążenia, w tym choroba niedokrwienna serca. Myślę, że nadciśnienie byłby ten odsetek jeszcze wyższy. Częstsze jest upośledzenie czynności układu odpornościowego, 2 do 4 razy częstszy, więcej wypadków, zarówno wypadków komunikacyjnych, jak i wypadków pracy oraz większe ryzyko zgonu u pacjentów śpiących krócej niż 7 godzin. To jest pierwsza taka praca, która no, była pewnym wstrząsem czy szokiem. Może ja powiem o tej pracy kilka słów. W latach 70. już taki Amerykanin Dan Kripke, przeglądając kwestionariusze pacjentów amerykańskich, to była grupa kilkuset tysięcy pacjentów badanych pod kątem czynników będących prawdopodobną przyczyną choroby nowotworowej. Po prostu pytano dużą grupę populacji o różne elementy związane z życiem, z dietą, ze sposobem życia, tym co robią, także tym jak śpią. I kiedy po kilkunastu latach wrócono do tych kwestionariuszy i zrobiono statystykę, okazało się, że w grupie pacjentów, którzy wówczas spali krócej niż 7 godzin, ten odsetek zgonu był 5 razy wyższy niż w grupie pacjentów śpiących ponad 7 godzin.
był to wynik oszałamiający. Oczywiście no nie można mówić wprost, że pacjenci krótko śpią, częściej umierają. Być może było tak, że ten krótszy sen był objawem jakiejś choroby, która tych pacjentów dręczyła, ale niewątpliwie związek taki istnieje. Mogę też dodać, że w ostatnich latach pokazało się kilka kolejnych prac prospektywnych, czyli jakby ocena, jak funkcjonują zdrowotnie pacjenci z lepszym, gorszym snem, i te wyniki w sposób brutalny się potwierdzają. Pacjenci mający problemy ze snem, już nie chcę nadużywać słowa bezsenność, wyraźnie gorzej funkcjonują somatycznie i głównie, jak mówię, powtarzają się tutaj skargi ze strony układu krążenia, nadciśnienie. W każdym razie to wszystko wpływa na dużo większy odsetek zgonów, dużo większy odsetek zawałów itd. Jeśli chodzi o wpływ bezsenności na aktywność zawodową, no on też jakby intuicyjnie nie budzi wątpliwości, natomiast chciałem jakby tą część też podeprzeć pewnymi wynikami prac naukowych, które powstały w ciągu kilku ostatnich lat. Otóż okazało się, że jeśli chodzi o nieobecność w pracy, absencję chorobową, to tutaj problemy ze snem, w grupie pacjentów z problemami ze snem ta absencja była dwukrotnie częstsza niż u osób, które dobrze spały. Bardzo ciekawa praca amerykańska, która spośród 37 różnych niezależnych zmiennych bezsenność ulokowała na pierwszym miejscu wszystkich przyczyn absencji czy nieobecności w pracy. No, dla ciekawości alkohol był gdzieś tam daleko w tle, ale jest to praca amerykańska, więc może nie jest można wprost tego przełożyć. Jeśli chodzi o ocenę wydajności w pracy, przy użyciu pewnych z parametrów można ocenić, że zła jakość pracy jest wyraźnie większa, im więcej pacjent ma bezsennych nocy. Wskaźnik night poor sleep oznacza ile, jeśli pacjent ma ponad 7 nocy w miesiącu źle przespanych, widać, że wyraźnie jego wydajność w pracy spada i jest gorsza. Wspominaliśmy już o wypadkach, czyli czterokrotnie więcej wypadków w grupie pacjentów skarżących się na bezsenność niż w grupie pacjentów bez bezsenności. No i coś, co nazwałem wpływem na jakość życia, czy na jakość życia po prostu. Widać, że pacjenci już z bezsennością okazjonalną mają wyraźne problemy z pamięcią, które potem się jeszcze bardziej utrwalają. To zresztą nie zaskakuje. Mówiliśmy przy okazji fizjologii snu, że sen, mogę powtórzyć, sen jest jedynym stanem w ciągu naszego życia, kiedy dochodzi do utrwalania śladów pamięciowych. To, że tylko w czasie snu się uczymy, jeśli tego nie ma. W związku z tym nie zaskakuje, że pamięci gorzej zapamiętują, gorzej się uczą, gorzej funkcjonują. Zresztą ma to swoje odbicie w kolejnych wynikach prac, kiedy pacjenci z bezsennością mieli gorsze wyniki w nauce. Praca robiona wśród studentów szkoły wojskowej, marynarki wojennej, pokazała, że ci ludzie mieli rzadziej awansowali, niższe stopnie generalnie osiągali. Także można powiedzieć, że to, co jest odkryciem ostatnich lat, choć jak widzimy, prace powstawały w ciągu ostatnich 10-15 lat, można powiedzieć z całą pewnością, że bezsenność jest czynnikiem niezwykle ważnym, jeśli chodzi ogólnie o naszą higienę zdrowotną. Także jeśli nie będziemy dbali o swój sen, możemy się liczyć z tym, że będziemy dużo gorzej fizycznie funkcjonowali. Bezsenność zwiększa odsetek różnych chorób somatycznych, chorób psychicznych i bardzo wyraźnie pogarsza jakość naszego życia. Śpimy po to, żeby odpocząć. Śpimy też po to, żeby nasz organizm się prawidłowo i harmonijnie rozwijał, żeby rozwijał się nasz centralny układ nerwowy, żeby mogło odpoczywać i rozwijać się nasze ciało. Po tym opisie, czyli jakby obiektywnie stwierdzalnych faktach, że pacjenci z bezsennością częściej chorują, częściej mają zawały, dużo częściej mają nadciśnienie, mają słabszą odporność, w końcu częściej umierają, narodziło się pytanie, czemu tak się dzieje? I tutaj znowu szczęśliwie, w ciągu ostatnich kilku lat udało się, przyznaję od razu nieliczne, może kilkanaście, może kilkadziesiąt prac, jakoś zebrać w jedną całość po to, żeby stworzyć pewną taką systematyczną, syntetyczną wiedzę na temat konsekwencji zdrowotnych bezsenności i chciałem część tej wiedzy przekazać. Więc może dla przypomnienia, bezsenność definiujemy jako, jeszcze raz przypominam, krótki lub niepokrzepiający sen. Warunkiem rozpoznania bezsenności jako choroby jest utrudnione funkcjonowanie w ciągu dnia. No i też ważna skarga, która nabrała w ostatnich latach nowego wymiaru, mianowicie subiektywna skarga, ponieważ też warto dodać, to zarówno dla osób cierpiących na bezsenność, jak i ich partnerów, że są takie sytuacje i to nierzadkie. Dotyczy to, myślę, 20, 30, może do 50% pacjentów, którzy skarżą się na bezsenność, czują, że śpią źle, mimo że na przykład badanie obiektywnie czy oglądanie przez swoich współspaczy wydaje się, że śpią dobrze. Natomiast już ci ludzie cierpią z powodu bezsenności. To są wszystko pacjenci, u których stwierdzamy problemy ze snem, u których stwierdzamy bezsenność. Ja tylko przypomnę, przyczyn bezsenności jest kilkanaście różnych. To jest choroba wielopostaciowa, wieloczynnikowa, ale
I tutaj chciałem przywołać kilka prac, które w ciągu ostatnich 10 lat powstały, badających pacjentów z bezsennością, które układają się w bardzo wyraźny obraz, który można od razu powiedzieć, że w przypadku pacjentów z bezsennością mamy wyraźnie, trwającą przez 24 godziny, wzmożone napięcie układu współczulnego. To tłumaczy to, co jest właśnie powszechnie postrzegane. W końcu pacjenci z bezsennością bardzo rzadko są senni w ciągu dnia. Wszyscy pacjenci, bez wyjątków, którzy do mnie się zgłaszają ze skargami na bezsenność, na pytanie o ich senność, ale czy nie ma mowy o tym, ja nigdy w ciągu dnia nie zasypiam, od dawna już w ciągu dnia nie zasypiałam. Wszyscy ci pacjenci pytają o to, no jak się czują w ciągu dnia, no w zasadzie no kiepsko śpię, ale jak w ciągu dnia, no zupełnie dobrze, nawet niektórzy mówią, że jestem taki za bardzo rozbiegany, za bardzo aktywny. Czemu tak się dzieje? My już wiemy, dlaczego tak się dzieje. Jak mówię, prace, które robiono w ciągu ostatnich 10 lat, pokazały, że właśnie pacjenci z bezsennością mają wyraźne trudności w zasypianiu w ciągu dnia, oraz brak senności w MSLT, tylko dodam, MSLT mówiliśmy o tym wcześniej, jest to taka obiektywna metoda badania nadmiernej senności w ciągu dnia, wiadomo jak ona wygląda i rzeczywiście można powiedzieć, że obiektywnie badając pacjentów z bezsennością stwierdzić, że oni mimo, że kiepsko śpią w nocy, nie są senni, w ogóle nie są senni w ciągu dnia. Okazało się, że pacjenci mają wyższa punktacja w skali wzbudzenia Reichsteina, to jest jakby taka skala wprost badająca pewne objawy napięcia układu współczulnego, układu wegetatywnego, też stwierdzano u pacjentów z bezsennością. W starych pracach stwierdzano, że u pacjentów z bezsennością jest szybsza akcja serca, podwyższona temperatura ciała, zwiększone tempo metabolizmu. Te wszystkie wyniki wyraźnie pokazują, że ci pacjenci na skutek tego, że gorzej śpią, wyraźnie bardziej muszą aktywować swój układ wegetatywny po to, żeby normalnie funkcjonować w ciągu dnia. Dodatkowo jeszcze prace na temat takie neurofizjologiczne dotyczące potencjałów wywołanych. To też tylko krótki komentarz. Potencjał wywołany to jest jakby odpowiedź mózgu na dany bodziec. Nie wiem, coś się, jakiś bodziec akustyczny czy bodziec świetlny wywołuje jakąś odpowiedź w naszym mózgu i widać, że pacjenci z bezsennością w odpowiednie takie bodźce angażują dużo większą jakby odpowiedź neuronalną, czyli dużo większą aktywność niż pacjenci, którzy na bezsenność nie cierpią. I tutaj chciałem przy okazji pokazać taki aktualny pewien schemat, system, no nie wiem, koncepcję rozwijania się bezsenności, która pokazuje, że u pacjentów mających pewne predyspozycje do gorszego spania lub pewną nadmierną zaabsorbowanie swoimi problemami ze snem, jeśli wystąpią u nich wyraźne stresy biologiczne, psychologiczne czy społeczne, wówczas u nich pojawia się bezsenność. Organizm reaguje gorszym spaniem. Kiedy organizm gorzej śpi, pacjenci zaczynają w sposób nieprawidłowy na tą bezsenność reagować. Zbyt długo leżą w łóżku, czekają na sen, walczą o zaśnięcie. W efekcie takich zachowań i takiego sposobu funkcjonowania powstaje to, o czym mówiliśmy przez sekundę, takie warunkowe wzbudzenie. Żebyśmy normalnie byli w stanie funkcjonować w ciągu dnia, nasz organizm musi jakby dodatkowe siły z siebie wykrzesać, żeby móc to zmęczenie, niewyspanie zrekompensować. No i w efekcie mamy utrwaloną bezsenność, która ma już swój wyraz w takim, której podstawą jest stan wzmożonej aktywności wegetatywnej, wzmożonej aktywności hormonalnej. W efekcie mamy bezsenność, problemy z zaśnięciem, uczucie czuwania, nawet wtedy, kiedy organizm śpi. I jeszcze co ciekawe, na skutek zaburzeń funkcji poznawczych, przetwarzania informacji, mamy również nieprawidłową ocenę czasu. Pacjent nie wie tak naprawdę bezsenności, ile on spał, czy godzinę, czy dwie, czy pół. W efekcie mamy takie typowe błędne koło, kiedy to utrwalone, wzmożona aktywność także w ciągu dnia utrudnia nam zaśnięcie, te problemy z zaśnięciem utrudniają wyciszanie i mamy typowe błędne koło utrwalające bezsenność. To tłumaczy, dlaczego bezsenność jest problemem przewlekłym, czemu ona bez interwencji w którymkolwiek z tych etapów sama nie ustąpi, sama się dalej będzie leczyła. To dla takiej dydaktyki. Chciałbym jednocześnie pokazać pewien wyraz biologiczny. Mamy tutaj oś, słynną oś podwzgórzowo-przyzadkowo-nadnerczową, która dotyczy, jest to taki układ, który generalnie reaguje na wszelkie układy stresowe. Także jak widzimy objawy aktywacji, wzmożonej aktywności osi hormonalnej podwzgórzowo-przyzadkowo-nadnerczowej są identyczne jak objawy opisywane u pacjentów z bezsennością, takie, u których u tych pacjentów spotykamy. Także te wszystkie obserwacje, te wszystkie wyniki badań pozwoliły nam na sformułowanie koncepcji bezsenności, tak zwanej kortykoliberynowej koncepcji bezsenności, która zakłada, że u pacjentów z bezsennością, czy za bezsenność, za poziom utrwalanie bezsenności odpowiedzialna jest wzmożona aktywność neuronów uwalniających kortykoliberynę, mających połączenie z neuronami noradrenergicznymi. Czy tak naprawdę, mówiąc językiem potocznym, u pacjentów z bezsennością na skutek trwania tej bezsenności, na skutek
takiej readaptacji naszego organizmu dochodzi do wyraźnej zwiększonej aktywności, aktywacji całego organizmu i to na poziomie już nie tylko psychologicznym, ale również na poziomie czysto biologicznym. Mamy wyższą aktywność układu współczulnego, wyższą aktywność hormonalną i te dwa czynniki same w sobie coraz bardziej utrudniają nam spanie, a brak snu powoduje brak tego wyhamowania. Także widzimy, że problem bezsenności nie jest tylko problem kiepskiej nocy. To jest tak naprawdę problem całego dnia. I co jest może ważne, jeśli już, bo to są znowu fakty, o których mówię, to nie jest tylko jakaś jedna czy pojedyncza obserwacja, to są, to co jest opis jakby fizjologii, czy właśnie patofizjologii tego pacjenta. I w związku z tym teraz nie powinno nas dziwić to, że u pacjentów, którzy nie wysypiają się, nie wypoczywają, którzy przesterowują swój organizm na dużo wyższy poziom funkcjonowania, ceną, jaką pacjenci płacą za ten wyższy poziom funkcjonowania i brak snu, jest właśnie cena w postaci licznych chorób. Tych chorób, które są związane z regulacją wegetatywną, czyli nie dziwi nas nadciśnienie, choroba wieńcowa, choroby serca, choroby związane z nadaktywnością układów hormonalnych. Także widać, że bezsenność to nie jest tylko choroba nocy, to jest choroba dnia, to jest choroba całego naszego organizmu. I tutaj od razu wybiegając naprzód do następnego rozdziału, jedynym tak naprawdę i najlepszym lekarstwem jest po prostu dobry, zdrowy sen.